Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Dorota Tobiszowska, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Po długiej przerwie już się obawiałem, że Pani... Ja nie wiem, do Pana nie przyjdę. Nie przyjdzie Pani do mnie. Bojkotuje Pani ten miły nie. i sympatyczny program. Nie, nie bojkotuje ani Pana, ani radio Piekary, ale pracy jest dość, dosyć sporo, a też przez jej kampanię wyborczą, a wcześniej przez pracę i przez wiele czynności, które mi doszły do mojej działalności, no to po prostu to spowodowało wszystko, że tu mnie u pana nie było. Jak się pani podobały te pierwsze cztery lata w karierze w tym całym politycznym cyrku? No proszę pana, ja przepracowałam dosyć ciężko, to jest moja ocena. Przepracowałam dosyć ciężko te cztery lata, współpracując z samorządami wszystkich moich pięciu miast, w moim okręgu wyborczym było pięć miast. I powiem, że praktycznie z wszystkimi miastami były bardzo dobre relacje. Może z jednym miastem troszeczkę te relacje są słabsze, ale ta współpraca i pomiędzy prezydentami miast, i pomiędzy rządem... Przede wszystkim premierem Mateuszem Morawieckim spowodowało, że ogromne środki finansowe spłynęły i na Śląski do poszczególnych miast, które reprezentuję jako senator. Jeszcze. Nie wiem, czy ogromne środki, bo to jest trochę bardziej no skomplikowana struktura, ale możemy się sprzeczać co do tego. Ale, ale faktycznie no, znam paru samorządowców, którzy wymieniają pani nazwisko jako, jako na podobry. Po, po to stronie. też nie pan powie na przykład w pani okręgu wyborczym, co Pani wie, jakie miasta tworzą ten okręg wyborczy. Natomiast wymieniając pani nazwisko e, z, z taką gwiazdką, że pani to z tej partii antysamorządowej, ale jednak coś tam się udaje robić, więc. To... Nie zgadzam się ogromne z finansowe, że Antysamorządowe ugrupowanie, ogromne środki finansowe ostatnio też spłynęły do samorządów na taką działalność, właśnie bieżącą, między innymi na przykład piekary śląskie otrzymały 30 milionów złotych, i tak dalej, i tak dalej. Więc problem, zgadzam się i. Problem muszę z tym antysamorządowością, pani senator polega na. Na tym, że samorządy dzisiaj są, jak sami prezydenci to ujmują, finansowo dobijane, dobijane e, brakuje im pieniędzy. Rząd e, rekompensuje to w jakiejś formie tymi papierowymi czekami, które Więc problem jest dużo poważniejszy. Dużo Nie zgadzam poważniejszy. się, że to są papierowe czeki, bo to są realne środki finansowe, panie doktorze No dobrze, dobrze, tak czy inaczej. Teraz pani chce kandydować do Sejmu. E, e, po czterech czyfice? latach w Senacie. Po co właściwie? No jak to po co? No panie redaktorze, po pierwsze, taką propozycję otrzymałam od pana premiera Mateusza Morawieckiego. Czy to partia kazali? Nie, no, no cały czas powtarza się to gdzieś w mediach, że, że partia każe, że to, że tam to tak to, to ja to muszę zdementować i, i, to, i to wyraźnie Absolutnie nie, więc tłumaczę. E, taką propozycję otrzymałam od premiera Mateusza Morawieckiego i na to przystałam. To jest y, moja odpowiedź na pana pytania. Dlaczego? To już wyjaśniam. Od samego początku, kiedy zostałam senatorem, tak sobie swoją pracę wyobrażałam, że nawiązuje relacje pomiędzy samorządami, pomiędzy rządem, pomiędzy premierem, przecież był jedynką, jest jedynką i będzie kandydował również teraz z naszego okręgu. I tak sobie wyobrażałam tą współpracę, że ja jestem pośrodku i y, jestem przekazicielem tych wszystkich potrzeb. No tak pan się mi przygląda, ale taka jest prawda. Ja pani słucham z najwyższą <laughs> uwagą. I y, 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 to się stało, panie doktorze, bo Tą współpracę nawiązałam z tymi pięcioma miastami. Od razu bardzo szybko zaprosiłam wszystkich prezydentów miast do mojego biura. No i te relacje, tak jak powiedziałam, cały czas one, one dalej są. Z niektórymi miastami z, miastami, z niektórymi prezydentami są one lepsze, z niektórymi gorsze, ale te relacje i, i również ta praca i współpraca spowodowała, że dobre relacje też nawiązałam z premierem Mateuszem Morawieckim i one są od samego początku, kiedy jestem w parlamencie, tak? To spowodowało, że wszystkie potrzeby, które były artykułowane przez prezydentów poszczególnych miast, ja przekazywałam. Były pisane projekty różnego rodzaju rządowe, Strategiczne, drogowe odnośnie zabytków. To trzeba wypracować. Tam trzeba sobie wypracować swoją pozycję w Warszawie, trzeba wypracować dobre relacje z ministrami, który, którzy zostali mi wskazani do tej współpracy. I to skutkowało tym, że ogromne, ogromne, panie redaktorze, środki finansowe spłynęły do tych wszystkich miast, do takich miast jak na przykład Piekary Śląskie. Ponad 100 milionów złotych 100 100 zł. i na przykład wczoraj bardzo Ostatnie dobra zdanie. informacja przekazane, ponad 11 milionów złoty. Na modernizację dróg. Dorota Tobiszowska, senator Prawa i Sprawiedliwości jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo do usłyszenia, do zobaczenia. już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zesada, witam ponownie. Dorota Tobisowska, senatorka Prawa i Sprawiedliwości jest z nami. Po raz drugi witamy Państwa i witamy panią. Witam. Jeszcze raz przypominam, chyba z rok. Nie słyszeliśmy się z senator tak. Tak, wypomina mi to pan po raz kolejny. Wypominam bardzo to żałuje. pani po raz drugi. Pani Poprawi senator bardzo się. żałuje, ja żal y, przyjmuję. E, Ale słucham pana z uwagą i, i a, też to, tego, co tu się dzieje w Radio Piekary. Wow, to bardzo miłe. Tak, Natomiast... Tak. Ja nadal nie rozumiem, po co pani Sejm zamiast Senatu. Po Bo jeżeli pani dzisiaj mówi, że rzeczy, które udało się wypracować z samorządami, już pomijmy sprawę takiego systemowego finansowania samorządów, która, e, która jest z całą pewnością problemem, i te e, wnioski samorządowców, które, e, które polegają na tym, że na przykład no, należy zwiększyć udział nie wiem, w picie, ponieważ nam nie starcza pieniędzy. Tak. W subwencja oświatowa nie jest w połowie nawet pokryta. Pieniędzy e, rządowych, znaczy koszty oświaty e, nie są pokryte, subwencje oświaty i tak dalej, i tak dalej. Ale pani, jeżeli pani udało się wypracować pewne relacje w Senacie, to no. po co pani idzie do tego Sejmu? Panie, tak to, szanowni słuchacze, wszystkie akty prawne, które y, są z Sejmu, y, idą do Senatu. Tam są obrabiane, procedowane i one wracają do Sejmu, gdzie zapadają ostateczne decyzje. W Sejmie potrzebujemy y, większości w Sejmie. Prosta odpowiedź na Potrzebujemy pytanie. my prawo i sprawiedliwość. My, prawo i sprawiedliwość, tak, ja reprezentuję prawo i sprawiedliwość, potrzebujemy większości, żeby kontynuować to wszystko, co zostało rozpoczęte 8 lat temu i jest kontynuowane przez cały czas. Tak, potrzebujemy większości. A ja jestem pracowita, jestem z Co pani będzie w tym sejmie robić w takim razie? Co będę robić? No, panie doktorze, no, jakie to pytanie, no. Szanowni, no, s szanowni do... słuchacze, no, przede wszystkim... Pytanie... Stanu... Dobrze, do... proszę bardzo. Panie doktorze, no, przede wszystkim stanowi się prawo. Wszystkie akty prawne. No, panie doktorze, no po co jest Sejm i Senat? No dobra, po co to jest dwie, Parlament? Dwie rzeczy, albo trzy rzeczy, które by Pani chciała jako posłanka, zamiast czego nie udało się zrobić w Senacie na przykład wykonać przez kolejne cztery lata, zakładając oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość w jakiejś konfiguracji po 15 października będzie rządzić. Ja co do tego jestem przekonana, że tak będzie, panie redaktorze, także ja myślę, że wygramy te wybory i też dlatego ja kandyduję teraz do Sejmu, bo wszystkie ręce na pokład, to po pierwsze. A to nie dlatego, że PiS odpuszcza po prostu Senat i... Ja nie sądzę, że odpuszcza Senat, chociaż być może, no, ja nie wiem, jakie były... Jakie były pomysły y, tych, którzy zdecydowali, że takie, ja nie, nie, inne osoby idą. Pani nie czułaby się pytam. faworytką w wyborach do Senatu, gdyby w nich wystartowała w Rudzie Śląskiej po raz y drugi? Słyszałam to kilka razy, też to teraz y, słyszę chyba od Pana, tak mi się wydaje, no. y, natomiast no, ja przyjmuję poprzeczkę wyżej. Dlaczego mam y, nie kandydować do Sejmu? No nikt mnie nie przytwierdził do tego Senatu, do tej Izby Wyższej i tak jak powiedziałam, wszystkie akty prawne i tak przecież procedowane są w Sejmie, one wracają do Sejmu i tam ostateczny kształt ustaw wychodzi, tak? Tak, Więc w teorii, nam bo jak ja oglądam obrady Sejmu, nam, pani senator, to... Potrzebna jest większość w Sejmie, panie. To czuję po prostu krwawienie wielonarządowe. To znaczy ja krwawienie czuję wtedy, kiedy y, słyszę wypowiedzi niektórych, y, niektórych z opozycji, wulgarne słowa, w ogóle no, nie podoba mi się to, co się dzieje w Sejmie. Ja myślę, że ze swoim przygotowaniem merytorycznym, doświadczeniem zawodowym, no, przecież jestem w branży górniczej, pan dobrze wie, ponad 30 lat tam pracuję. Pracuję również, może nie pracuję, działam w organizacjach pozarządowych. Jestem wiceprezesem Rudzkiego Konta Pomocy Społecznej. Od ponad 25 lat w ramach Rudzkiego Konta Pomocy udzielamy porad prawnych, darmowych, panie redaktorze, ja tam pracuję, działam wolontarystycznie. Jestem od y, jakiegoś czasu już też dłuższego y, prezesem hospicjum domowego imienia świętego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Nie wiem, czy pan wie. Ja, y, wszystko wiem. Tak, o to pani. się cieszę. I też tam pracuję, działam wolontarystycznie, no, czyli można, no biegie, to... I ta cała y, działalność, którą y, z jednej strony reprezentując branżę górniczą, potem w organizacjach pozarządowych, tak? No to wszystko powoduje, że jestem przygotowana i merytorycznie. A do samych wyborów, dobrze. Bo nie do wyborów, do ale do pracy w Sejmie. Czego, no i do pracy w Sejmie, no dobrze. Tak. A teraz, dobrze, wspomniała Pani o tym górnictwie. Pani jako pracownik nadal? Tak, górnictwa tak śląskiego... Tak, Jestem dalej pracownikiem polskiej grupy górniczej. Górnictwa i cieszę się polskiej grupy z tego. górniczej, tak. tak. Pani, e, jak Pani się tłumaczy, jak Pani tłumaczy, może odpowiada na pytania kolegów, również mhm. z, z kopalni, którzy dzisiaj... Yy, mają prawo albo czują się zawiedzeni tym wszystkim, co z górnictwem e, zrobił Rząd Prawa i Sprawiedliwości? Nie, nie, nie. Ja na takie, na takie postawione pytanie muszę yy, zareagować w ten sposób, że po pierwsze nie Rząd Prawa i Sprawiedliwości, panie redaktorze i jeżeli pan mnie pyta to ja reprezentując tą branżę y, całe życie swoje związałam z tą branżą i bronię górnictwa od samego początku do teraz i tak będzie cały czas. Rozumiem, ale to, I pan co a, o nie, tym co, co nie rząd jeżeli, rząd, 8 lat 8 Panie rządu redaktorze Prawa i ja przypomnę rok y, 2015 kiedy pani Kopacz w 100 dni swojej kariery premiera chciała zamknąć nam kopalnię Pokój. Wtedy razem z organizacjami y, związkowymi zorganizowałam strajk osobiście będąc wtedy radną miasta Ruda Śląska. I udało się, na strajku, w strajku uczestniczyło 2,5-3 tysiące mieszkańców, pracowników, tyle było osób na strajku. I udało się nam wybronić wtedy byt kopalni pokój. Pamiętaj, I to, wtedy to prosiliśmy, panie ja, ja ten temat pociągnę dalej, jeżeli pan pozwoli. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy prosiłam, miałam takie możliwości, wykonywałam telefony, prosiłam wszystkie ugrupowania polityczne, żeby nas wsparli. Nikt. Ani lewica, ani Platforma Obywatelska nikt do nas się nie pojawił, nikt nam nie pomógł. Przyjechał pan prezes Kaczyński, przyjechali parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja mówię o tym, co miało miejsce i w czym Piesiądze, ja uczestniczyłam. To, to jest... Dalej, z całym czym to skutkowało? Nie, z całym szacunkiem. Z całym szacunkiem to do jest przehistoria po ośmiu latach rządów PiS. Ale gdyby nie ta sytuacja i gdyby nie dalsza sytuacja, bo co się, co się potem stało? Y, połączyły kopalnie się tak. w jedną kopalnię ruda. Rusła. Gdybyśmy no wtedy kopalni pokój nie obronili, do tego by nie doszło. I proszę zobaczyć: y, kopalnia Halemba, Bielszowice, kopalnia, pokój funkcjonowały w ramach jednej kopalni ruda. Do tej pory funkcjonuje kopalnia ruda, ale teraz już mamy tylko dwie kopalnie: mamy Panie Bielszowice to, mogę, i halębę. Czy pani tak. pozwoli, że teraz proszę. mała uwaga? Tak bo ja pamiętam te czasy, czasy Ronda, Rudy, pokoju tak? i tak, dalej, i tak dalej. Pani udziału w tym proteście, ale pamiętam też Beatę Szydło, która, późniejszą premier, pierwszą premier rządu Prawa i Sprawiedliwości, dobrej zmiany, która yy, w podobnych słowach i podobnie kategorycznie broniła na przykład kopalni Makoszowy. Pamięta pani, co się stało z kopalnią Makoszowy y, po tym, jak ja Beata Szydło została premierem? No, muszę to wziąć też na, na plecy, że tak powiem. Natomiast no, nie mogę odpowiadać za to, y, jakie decyzje zapadły wtedy i jakie pani premier decyzje podjęła i dlaczego. Tak jak panu mówię, no to Kopalnia była, była, była pierwszą kopalnią zamkniętą, zamkniętą przez y, o rząd swoich Beaty Szydło. I jedną z dwóch, które. Czynnych kopalni z pokładami węgla, które zostały zamknięte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, w przeciwieństwie na przykład do rządu Kopacz, który nie zamknął żadnej kopalni, mimo że chciało, oczywiście. To jest taka Ale ja to... muszę kontynuować taki, taki wątek, bo, bo chciałabym, żeby słuchacze też jakby usłyszeli od początku do końca, bo pan mówi prehistoria, dobrze. Ale gdyby tej sytuacji nie było, gdyby potem nie było tego, że połączone zostały kopalnie, trzy kopalnie w jedną kopalnię ruda, to dziś w ogóle nie, nie moglibyśmy o tym rozmawiać, no, że jeszcze rozumiem, mamy górnictwo w rozumiem, Śląskie, rozumiem. Ale potem był ciąg dalszy. Potem było dalsze zagrożenie, panie redaktorze, bo kopalnia pokój no, przestała funkcjonować, ale to, było, to był czas, powiedzmy, pięciu czy sześciu lat od momentu, kiedy ten strajk był i w tym czasie y, osoby, które tam pracowały, pracownicy nabyli prawa emerytalne, różnego inne, innego rodzaju uprawnienia i mogło to płynnie wszystko przejść, y, osoby mogły przejść y, na emeryturę, y, jakieś środki finansowe dostali, to nie było takiej sytuacji z dnia na dzień, że ktoś traci pracę. Yy, więc ja, ja o tym chciałam powiedzieć. I co dalej się stało? No kopalnia, yy, pokój przestała yy, funkcjonować, yy, ale czy pan wie, jakie są szkody górnicze na Nowym Bytumiu? Na przykład, ile ja w biurze senatorskim, jeszcze wcześniej jako radna, miałam osób, które... No, z ogromnym żalem przychodziły do mnie. No, i, i proszę zobaczyć, my jesteśmy między młotem a Kowadłem, tak? My, czyli kto? No, no, my z Prawa i Sprawiedliwości, my jako radni, my, które osoby, które pracują, które działają tam z jednej Myślę, strony co, pracując ja pytam, na kopalni, ja... będąc też politykami, my to wszystko bierzemy na plecy, ale pewnych rzeczy nie da się uniknąć. I to, że i Unia Europejska, i świat. Chce odchodzić od węgla, to my dobrze wiemy, prowadzając różnego rodzaju dyrektywy i różnego rodzaju obostrzenia, które nas po prostu zarzynają finansowo, drogi panie redaktorze. Pani I to jest so, kolejny ja powód, pytam, więc ja, ja chciałam zacząć innego. od dla pana prehistorii, ale przechodząc płynnie do teraźniejszości, po to, żeby pokazać, jak wygląda ta branża górnicza od pewnego Czasu, czyli od powiedzmy, tego roku 2015, tak? ile zmian Ale, było dokonane w tym Jeżeli pani wydarzyło? zapyta górników, związkowców, to oni nie przeczą, że w y, pierwszych latach. To górnictwo w pierwszych latach rządu polskiego. Ale my dalej walczymy. Ale, ale pani dobrze, to, to przykłady. Ale 2020, no to Przy... dobrze, no to proszę pana, no to możemy wrócić teraz a, może nie do przechylenia, ale do, 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 do 2020 roku, kiedy też była bardzo trudna sytuacja yy, i no, były zakusy, żeby kopalnie rudę zamknąć. I, I wtedy, czyje to były zakusy, pani senator? No, panie doktorze. Czyje to były? Wicepremiera Sasina? E, proszę to, pana. W jakim to rządzie? Czy, no tak, pracuje. ale ja to mówię. Pracuje. Przecież no pan dobrze wie, że ja byłam na spotkaniu, z którego generalnie. E, Pani ją wyproszono. Tak, a pan to też wie, pamiętam. Że mnie wyproszono. A dlaczego? Bo e, no, miała być kopalnia e, zamknięta. Ja oczywiście znowu byłam w tym czasie, byłam w Ale, jeszcze jeszcze ale to nie prawa, że nie Tusk, nie Trzaskowski. Ale ja nie przeczę, że, że tak. Tego, ale ja li... dlatego to panu mówię, że e, tak, tak było, więc ale trzeba mieć swoich parlamentarzystów, trzeba mieć swoich polityków na miejscu, w terenie którzy pracują i którzy bronią. A niektórzy są tylko i wyłącznie na stołkach. Bo pan pyta cały czas, dlaczego ja przechodzę, jeżeli przejdę, bo to wyborcy zdecydują yy, i kandyduję teraz do Sejmu. No bo mogę siedzieć wygodnie, tak? Jak pan powiedział, że yy, prawdopodobnie miałabym większe szanse, czy też duże szanse. Yy, nie, bo faworytką w do Senatu. Do Senatu. To, to jakby nie podlega jakiejś specjalnej dyskusji. To bardzo się cieszę, ale proszę zobaczyć, ja podejmuję to ryzyko. I poprzeczka wyżej jest dla mnie do przeskoczenia, ja myślę, więc jeżeli mieszkańcy i wszyscy ci, którzy, z którymi współpracuję, wiedzą, jak pracuję i że byłam w terenie i cały czas podejmuję jakieś działania na rzecz obrony tego górnictwa i nie tylko, bo w różnych innych sferach też działam, no to na mnie zagłosują. No panie doktorze, to Pani są senator, wybory. To wspomniała jest, Pani o 2020 to jest demokracja. Trzeba roku. Trzeba się z tym zmierzyć. Jasne. Wspomniała Pani o 2020 roku. Ja też to doskonale tak. pamiętam pamiętam. Yy... I tu? Jakby to. O, o, proszę mi dać zadać pytanie. Jak... Z, 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 zastanawiam się nad słowem, jak określić mhm. to, co działo się z umową społeczną, bo tego dotyczy rok 2020 i pani udział w e, tych e, słynnych Odpowiem. dyskusjach. Odpowiem panu. Jeszcze nie zadałem pytania. Mhm. E, no dobrze, proszę odpowiedzieć w sumie. To Pani wie, o co ja zamierzam zapytać. Umowa społeczna. Umowa społeczna od 2020 przenosimy się z 2020, przenosimy się w, do 5 października 2023. Mm -hmm. Po drodze jeszcze był 2022, przełom lutego i marca, kiedy ten dokument po długim, długim tak. czasie został wysłany do. Komisji Europejskiej. I co właściwie. Yy, tak stawiając się jest, w pozycji gór, mm -hmm. takiego górnika, co on powinien sądzić o tym porozumieniu, które zostało wypracowane z rządem, a które dzisiaj jest praktycznie zupełną fikcją? To ja zadam panu pytanie, jeżeli mogę. Yy, czy pan wie, jaką rolę odgrywają organizacje związkowe w branży górniczej? Myślę, że pan wie. I myślę, że słuchacze też wiedzą. To jest pyta yy. pytanie o słowo, czy dużą, czy mało? Tak. Co dużą chyba? Tak. Chyba dużą i chyba na pewno dużą. No i bardzo dobrze, ale yy, tak jak powiedziałam, panu już wcześniej, jeżeli mamy swoich polityków w terenie, którzy bronią swojego kawałka podłogi, jeżeli mamy związkowców silnych, którzy też to robią, to to wszystko spowoduje, że do pewnych decyzji albo dojdzie, albo nie. Ale ci związkowcy dzisiaj I mówią... teraz, panie redaktorze, jeżeli mówimy o roku 2020, no to ja też w tych rozmowach uczestniczyłam i dzięki między innymi mojej osobie nie doszło do tego, że kopalnia Ruda znalazła się na liście kopalń, które miały Ale jak mogło Litwi komuś to przyjść do, do głowy w sytuacji, w której A, no, obiecywano, pytanie, że będziemy bronić, mnie będziecie bronić górnictwa? No ja stałam po drugiej stronie, więc to nie do mnie pytanie, panie redaktorze. Ja byłam po tej drugiej stronie, broniliśmy tej kopalni i skutecznie. Doszło do tego, że po rozmowie w Warszawie na drugi dzień odbyło się spotkanie u pana marszałka województwa, i na tym spotkaniu były organizacje związkowe, i przypomnę, że byłam tylko ja i jeszcze inny jeden parlamentarzysta, innych nie było, panie redaktorze, i powstał dokument przed umową społeczną to jeszcze było, powstał dokument, nazywało się to Porozumienie, gdzie wyraźnie pan premier Sasin podkreślił, to zostało zapisane, podpisane, tam są podpisy do tej pory można sprawdzić, że nie będzie likwidacji kopalni ruda. Można wybronić? Można. Pokazuje to, panie doktorze. Mówię pani, to po to, pani... żeby pokazać, jak ważne jest mieć parlamentarzysty z Ziemi Śląskiej, który dba i zabiega tu to o z ten teren To z całą pewnością. Tutaj między nami nie ma żadnego sporu. Natomiast, no natomiast ja pytam o co innego. Umowa społeczna po tych wszystkich latach, a także po 20 miesiącach od wysłania jej do Komisji Europejskiej, właściwie. No to jeszcze pamiętam, powiem... że nikt nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, co się właściwie dzieje z tym dokumentem. Czy odbyło się chociaż jedno spotkanie? Panie redaktorze, dokument jakiś powstać musiał. Powstała umowa społeczna. Ja przed podpisaniem umowy społecznej brałam udział w bardzo wielu spotkaniach w Warszawie i tu na Śląsku. Yy, I w pewnym momencie, tak jak pan zauważył i też o tym rozmawialiśmy, tutaj zostałam wyproszona. Yy, widocznie komuś nie było na rękę, że będę uczestniczyć do samego końca. Ja w pamiętam, co mówią związkowcy dzisiaj? Społecznej. W związkowcy, co mm -hmm. mówią dzisiaj, pod tym, czy, bo ja też ich o to pytałem, dlaczego tak. wyprosili, Niektórych już dawno nie ma. Dlaczego wyprosili tę Tak? Ja nie mówię, że to głupio wyszło. Właśnie, Bardzo głupio wyszło, ale to nie chodzi o to, że strony. to był brak kultury czy, czy, czy coś z tych rzeczy. Natomiast chodziło o to, że ja. Będąc w tej branży, oczywiście broniłabym naszej kopalni. I proszę zobaczyć, powstał zapis w tej umowie społecznej, bo ja cały czas będę mówiła o swoim terenie. Ja nie Pani mogę ja tak naprawdę. Ja, ja nie mówi o zapisach, a ja mówię o praktyce. A tam ja mówię praktyce... o węglu Koksowym, który jest na Halembie i na Bielszowicach. I mówię o tym, że gdyby nie ten zapis, który tam y, y, się pojawił, że y, ze względu na to, że węgiel Koksowy jest na y, liście strategicznych tak. surowców y, Unii Europejskiej, Absolutnie. to byłby problem również y, z kopalnią i Bielszowicę i Halembą. Czemu byłby Problem. No byłby problem dlatego, ponieważ no były zakusy, żeby tą kopalnię, kopalnię zamknąć. Tak, ale odkryto ten węgiel koksowy i nikt... Ale nie odkryto, no przecież my znaczy ten węgiel no mamy no, Powstał raport, wiemy. pani senator, powstał... Tak. Ja uczestniczyłam w tych wszystkich sprawach. Powstał raport, powstał nie wiem, raport, ze dwa lata ale... temu... Proszę też zauważyć, jaka to była, jaka to była może niefajne słowa, ale jaka to była zabawa. No przecież my do, dobrze wiemy, jakie my mamy węgiel. Przed każdym uruchamianiem chodnika są przeprowadzane tak, różnego rodzaju, rodzaju ekspertyzy. Ale pani, a tu pani... nagle musimy udowadniać, że my mamy węgiel. Ale kocory. komu pani musi udowadniać? premierowi własnego rządu? Panie redaktorze, zakusy Unii Europejskiej są takie, jakie są i Pan dobrze o tym Panie wie notur... i my się w tym wszystkim musimy odnaleźć. I ja tu w tym studiu u Pana kiedyś, może dawno, tak jak Pan wspomniał, to rozmawialiśmy również o polityce, którą prowadzi w branży górniczej pan premier Sasin i o tym, że on musi balansować na linię. Ja to tu mówiłam w tym studiu. To nie jest takie proste, proszę pana. Dobrze, Więc... ja nie, nie będę mówił o swoich opiniach, bo ja nie pracuję w górnictwie, ale związkowcy, którzy w tym górnictwie pracują, e, prześcigają się w, w, w wymyślaniu, w dobieraniu e, bardzo... Niepochlebnych słów, jeżeli chodzi o wiarygodność i działania wicepremiera Sasina. Więc nie wiem, czy jest czego bronić w tej Ja nie bronię, ja mówię tak, sytuacji. jak było w tamtym czasie i jak relacje, które budowaliśmy i z panem premierem Sasinem, i z premierem Morawieckim, doprowadziły do tego, że dalej jesteśmy. Więc ja pokazuję panu swoją rolę w tej całej sytuacji. Powiedz, że spółki energetyczne to tak znowu chyba nie odbierają Śląskiego Węgla, z Kopań, a przypływa do nas węgiel. Wie pan, Podobno yy... nawet z Rosji. Ja dlatego zaczęłam od tacy, tego no? roku 2015, bo chciałam potem przez ten rok 2020 i do tego czasu, kiedy y, nowy buchła wojna za naszą granicą, i proszę zobaczyć, że nagle ten węgiel, który tak nie do końca był lubiany i. I, I chciał być posprzątany, że tak powiem, no to się okazało, że jest nam potrzebny i dalej fedrujemy, więc mamy ponad 5 tysięcy pracowników na tych dwóch kopalniach i dalej robimy swoje można. No tak, można. Fedrujecie, fedrujecie czy my się tym możemy coraz, chwalić? coraz mniej. Panie redaktorze, czy my się tym możemy chwalić, że my dalej wydobywamy węgiel i nie zamykamy tych kopalń w Unii Europejskiej? Myślę, że nie, bo Komisja Europejska Unia Europejska po prostu ma fobię klimatyczną, to jest moje zdanie, i wprowadza różnego rodzaju opłaty, dystrykcje i tak dalej. I my musimy się z tym zmierzyć. Jak my mamy wydobywać tę? węgla, jeżeli jesteśmy, jeżeli jesteśmy obładowani takimi podatkami i nie stać nas na to, żeby, żeby to było opłacalne. Powiedz to jeszcze raz. Rząd Prawa i Sprawiedliwości? No walczy. Ciężko byłoby? Walczy? Tak, eee, walczy. Dobrze, to, ale to ja zacznę jeszcze raz związkowców. Tak, walczy. Nie dotrzymał moje, ocenię, ani, walczy. Jednego, ani jednej obietnicy złożonej w górnictwie. To nie jest zarzut do pani. To znaczy jakiego? To jest zarzut... Umowa społeczna nierealizowana. Inwestycje w umowę społecznej nierealizowane. Przecież Nie my, pis my piszemy pisma do, do Unii Europejskiej o to, żeby, żeby, y, unia, żeby umowa społeczna była procedowana na nowo, żeby kto, była reaktywowana. Ale kto pisze to pisma? No przecież rząd. No przecież rząd, przecież premier, prze, przecież premier. No przecież cały czas pisane są pisma monity. No to nie jest tak, że, że rząd siedzi i nic nie robi. My o tym wiemy. Przecież ja, jestem w Komisji Gospodarki, więc wiem, jakie są senator, działania e, podejmowane. E, więc nie może Pan powiedzieć, że rząd transformację nic transformację nie robi. Śląska. I nie może Pan e, powiedzieć, że obcięte... zarzynamy górnictwo, skoro dalej fedrujemy w ruli śląskiej. oczywiście, że fedrujecie, co innego nam pozostaje w tej sytuacji. co pozostaje nam. Riędza na, na transformację różne śląską. O, Ostatnia historia. Strategia PG, która zakładała swoje spółki, likwidację, znaczy odejście od węgla w 2030 roku. Jakby jest zupełnie niezgodne ja z tym, Ja byłam na co spotkaniu, panie lektorze, niedawno, na takiej konferencji, którą zorganizowała pani Izabela Kloc, pani eurodeputowana. Na tej konferencji Śląski Ład był premier Sasin. Powiedział wyraźnie, że. Od węgla tak prędko nie będziemy odchodzić i dalej go będziemy wydobywać. Jesteśmy dalej. A to, że były perypetie na przeciągu tych lat, no to ja w nich uczestniczyłam, pan dobrze o tym wie. Ale pani oskarżał rząd Ewy Kopacz o to, że chciał zamknąć kopalnię. Tak samo chciał zamknąć kopalnię premier Stasin. I nie to chciał, tylko chciał ograniczyć wydobywanie tego węgla, nie, no co narzucony nam jest przez Unię Europejską. Kilka panie lat rektorze. temu, panie a sam... że padło na naszą kopalnię, no to, to w porządku, natomiast no, wtedy. Wie, polski politycy, rząd się przejmował tak Unią Europejską w każdej sprawie. Nie, i to być można może, wypracować. To być może mielibyśmy dobre. pieniądze unijne na przykład. też te, na Można transformację wypracować Śląska. dobre relacje i można wypracować różne, różne rzeczy, m.in. po to, żeby pozyskiwać środki finansowe na rozwój. Jeżeli mówimy o transformacji Śląska, to mówimy przede wszystkim o tym, żeby ta Transformacja Śląska była sprawiedliwa i żeby odchodzenie od tego węgla było powolne, systematyczne, a nie z dnia na dzień. Więc ja dlatego przywołałam tutaj rok 2015. I panie redaktorze, z różnych funduszy rządowych są przeogromne środki finansowe, więc, więc się nie zgodzę z tym, że Śląsk się nie rozwija. Uważam, że się rozwija i dalej robimy po prostu w tym rządzie swoje. Na koniec jeszcze słyszała pani obietnicę, właściwie już dzisiaj powtórzoną przez wszystkie ugrupowania opozycyjne poza Konfederacją, mm -hmm. że w wypadku zwycięstwa opozycji język śląski zostanie uznany za język regionalny. No, Czy pani... Pan. E, jako Ślązaczka. Jako Ślązaczka i jako trz, osoba, która w spisie powszechnym zadeklarowała narodowość śląską i posługiwanie się językiem śląskim między innymi, to m, zakładając, że tak się potoczą losy, że to pani będzie w opozycji po 15 października. Pani zagłosuje za, czym, za, za taką ustawą? A jak pan myśli? Myślę, że nie wiem. <grymne> Panie redaktorze, jestem ślązaczką. Uczestniczę w wielu wydarzeniach, konferencjach, gdzie promowany jest język śląski. I oczywiście, że tak, jestem za tym, żeby język śląski był w szkołach, żebyśmy nie zapomnieli o tym języku śląskim. A ja też widzę, że poprzez ileś kadencji niektóre osoby, które niewiele mają ze Śląskiem wspólnego, niewiele robią dla tego Śląska, panie redaktorze, z opozycji przede wszystkim, powiem to prosto, tutaj u pana i wyraźnie, mają to na sztandarach wyborczych od lat. I co? Był czas, kiedy, rządziło, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i czy doszło do... Jakich regulacji? Nie Dobrze, to. pan wie, że z językiem śląskim, tu zaraz mnie ktoś hejtuje, że nie ma języka śląskiego. Wiem, że nie ma języka śląskiego, to jest albo gwara, albo gotka, więc. Y, zaraz. Nie ma to, pan uważa, że nie ma języka śląskiego, a będzie y, głosować za językiem śląskim? Y, przepraszam bardzo, mówimy o języku śląskim w takim y, wymiarze już, y, kiedy jest on uznany za język śląski. Na razie my mówimy po śląsku, my go domy, ja też go dom. W domu, natomiast język polski mamy cudowny i piękny, ale żeby uznać język Nikt śląski za język regionalny, jestem za. Okay. Oczywiście, że jestem za. Uczestniczę w wielu wydarzeniach, jestem uznana nawet, taki tytuł mi przyznano, jestem ambasadorem regionalistów, także ja w takich wydarzeniach uczestniczę. Niedawno byłam na, takim, na takiej prelekcji, gdzie czytaliśmy Hanusika, więc proszę mi wierzyć, przeczytanie czegoś po śląsku. Przeczytanie, nie mówienie, nie godanie, tylko przeczytanie czegoś po Śląsku nie jest wcale takie proste. No, dla kogoś, kto. I dla wiem, kogoś, dla pan kogoś też jest też języko, z całą pewnością. Ilu profesorów? Tyle pomysłów na ten język śląski, nie ma jednolitości i to jest problem. Problemem a, kolejnym a jest to, że w domach śląskich nie do się po śląsku, mówi się i tak dalej, i tak pani dalej. Pani 500 tysięcy deklaracji posługiwania się językiem śląskim w domach. Ale ja się tego nie wstydzę, w, ja to nawet nie, absolutnie, promuję. Absolutnie, w spisie, nie. w spisie powszechnym. Tak, tak. A moje ostatnie pytanie. Można jeszcze? Można jeszcze wykorzystać Pani cierpliwość dzisiaj? Ja mam dużo cierpliwości. Pięknie. Dużo pokory czemu, się w czemu, czemu Bo w Prawie Sprawiedliwości nie brakuje polityków, którzy otwarcie deklarowali na przykład dek narodowość śląską, język śląski w spisie powszechnym, nie wiem, przyznają, jest... się do, przyznają się do, do jakby nie wiem, posługiwania się językiem śląskim itd. Tak tak Mamy wyniki spisu powszechnego, mm -hmm. które są też dosyć jednoznaczne 600 tysięcy, 500 tysięcy, prawie, jeżeli chodzi o te dwie deklaracje. I czemu właściwie rząd y, y, totalnie zignorował tę sprawę? To znaczy ja nie powiedziałabym o tym, że rząd zignorował, powiem bardziej o tym, panie doktorze, że my sami Ślądzacy nie potrafimy się czasami wybronić, nie potrafimy się, y, nie potrafimy usiąść przy jednym na przykład okrągłym stole i ustalić pewne zasady gry rzecz. Nikt żaden przedstawiciel rządu nawet słowa na ten temat nie powiedział, ale e, usiąść przy stole i co Skoro zrobić? Skoro nie mamy silnych przedstawicieli, którzy dążą do tego, ja powiedziałam w tym studiu kiedyś, że ja nie mam problem, problemu z śląskością, z mówieniem, godaniem, y, mówieniem nie, było godaniem po śląsku, ja to po prostu robię i dla mnie y, nie jest to coś niesamowitego, ja po no. prostu to robię, bo ja jestem stąd, więc no ja tak. to czuję. Ale, to ale nie, wiele osób nie po prostu pyta. ma to tylko na sztandarach wyborczych i korzysta z tego i wykorzystuje no, Ale to, to jest coś złego, wyborczej? że nawet jeżeli nie, ktoś nie. jest sosnowca. Ale niech będzie. Ja się bardzo cieszę, że osobie, które do nas przyjechały, utożsami się tak z Śląskim. Taki postulat jak język śląski to nie, ja ma to na swoim sztandarze. Bardzo, bardzo, bardzo się pięknie. cieszę z tego powodu, to, to bo my jesteśmy bardzo gościnni i cieszę się, że ktoś tak bardzo nas lubi i chce tu z nami być i żyć. To jest, to jest bardzo, bardzo piękne. Dorota Tobiszowska, senatorka Prawa i Sprawiedliwości była dziś nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia za rok. Nie, myślę, że wcześniej. Od dwa lata? Nie, wcześniej. myślę, że wcześniej. Dobrze. Dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.